Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z TikToku z Olcią. Tym razem będziemy oglądać moje stare polubione TikToki. Od najstarszych? Znaczy, nie od najstarszych. To będą takie TikToki, które były na pewno w okresie, gdy nie prowadziliśmy znowu Jawora i gdy nie myślałem o tym, że będziesz je przeglądać. Bo teraz jakby je lajkując mam świadomość, że je przeglądasz, a tutaj nie miałem tej świadomości. Zawsze gdzieś tam jakieś dziewczyny się znajdują. A to zawsze przypadki są. Tak. No. Albo to są, wiesz, pod miniaturki. A tutaj jak będą, to będą na serio. I ja tego nie przeglądałem, także nie wiem, co tu jest. Nie wiem, co polajkowałem. Mogłem siedzieć z Maxem, z Szymonem, coś lajkować for fun. Coś, wiesz, jak to bywa, jak jesteś z kumplami. Dobrze, także kanapa jest przygotowana. Tak, jest przygotowana w razie W. Zaczynajmy. Na początku widzimy Andrzeja. Wy jednak, zanim puścimy wam Andrzeja, to zejdźcie na dół zasubskrybować ten kanał. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej Tingi Tongów. A my zaczynamy. Chips oznacza zwykle cienki, smażony plasterek którego warzywa? Frytki. 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 Tak. Ale faktycznie czasami w tych familiadach w 1 z 10 są takie odpowiedzi. No bo ludzie się stresują. Tak. To nie jest to, że osoba nie wie, tylko po prostu się stresuje. Tak, stresuje się kamerą. Tak. I mówią czasami takie głupoty, bo to inaczej nie można tego nazwać. No głupota. Wychodzi śmiesznie. No. Chcę panu tylko zwrócić uwagę, że za godzinę wraca mój mąż. Ale przecież ja nie robię nic niestosownego. No właśnie, a czas leci. I ładny kolor kuchni. Fajne włączniki do świateł. Chodźmy dalej. Nie pamiętam totalnie, żeby to lajkował w ogóle na przykład, nie? Naprawdę go 1000 komarów ugryzie. Jak ktoś nie zna angielskiego, to jest napisane, że 1000 komarów go ugryzie. On włożył rękę do tego pojemnika, w którym jest 1000. No tak, no wkłada to, nie, no to jest fakt. Ugryzło. No ale no stwierdzasz fakt w tym momencie, no, tak włożył. Nie, to, że nie jest, że go ugryzło, ale zobacz. No, i one go gryzą. Jakieś komary. No tak wygląda komar. Tak? No. A komar jest taki, zawsze w Polsce latają takie wielkie komary. No to czasami, ale to zazwyczaj te, co cię gryzą właśnie, to są te takie malutkie. Tak? Okay. Pani normalnie go żro, fu, dobra, przełączmy to, nie. Ale nie, no ja chcę go rękę. A to jest part 1. No trzeba kliknąć part 2. No nie, nie będziemy klikać part 2. Ale zaczki już jest czerwony. No, jest cały czerwony, chodźmy dalej. Oh! Co się stało? Patrz, a tu też jest wybita szyba. Tu też! Gdzie? Ktoś by wybijał tylnie szyby. Co jest? Nie! A to grad? Grad! Patrz, gradobicie było, cała maska jest... No. O ja pierdziele! Od razu, ale ktoś by wybijał! O ja, patrz to! No... Ej, ten bok też... Nie, to chyba przypadkiem, wiesz, ten bok jakby był w tym aucie. Ale ej, jak gradobicie powybijało, ja pierdziele! To był, wiesz czemu ja to polajkowałem? Bo to był trend po prostu. I ja chciałem, żebyś ty to zatańczyła. A nie, ty chciałeś, żebyś ty to zatańczyła. Tak, ja to chciałem zatańczyć. I nauczyłeś się tego trendu? Finalnie nie, bo tylko raz obejrzałem, kliknąłem i zapomniałem, bo nie, nic szczególnego. O co chodzi z tym, że dzień później masz 7 palet? Właśnie nie rozumiem. Też zastanawiałem się nad tym. Przychodzisz do żabki. Czekasz przy kasie, czekasz, a pani... Polski karnawał! No cóż, bywa i tak. To jest w szkle? Tak, to jest szkło. Uuu, ale ładne serce. A to chciałem tobie wysłać chyba, wiesz? Satysfying są takie rzeczy. Zawsze przyjemnie się to ogląda. I co, i tak po prostu to podniesie? Nie. To chyba nie wyjdzie z tego, co kojarzę. Nie wiem, mam takie jakieś nieodparte wrażenie, że właśnie, że to nie wyjdzie. No właśnie tak podejrzewałem. O nie. Dobra, jednak nie chciałem się tego wysłać. A zapowiadało się tak ładnie. To fakt. Ja tak, bo jest na mnie zaparkował i tak czekam na taki moment, jak ja też czekam. Jak robisz, tak poleci bokiem, ładnie zaparkuję tą hulajnogą, a tu... No. Bo. You can do anything you want when you're physically disabled. Co jest? Co jest? Tego się nikt nie spodziewał. Co to jest za zwierzę? Skunks? Nie, czekaj. Nie, no gdzie skunks? Pił wizowiesz chomika z AliExpress. Gdzie takiego kupić oprócz Shopee? Shop? Shop, to będzie shop, no. Tak, to jest shop, zobacz. A shopy...
patrz, to jest szop! A szop może być zwierzęciem domowym? No najwidoczniej. Wszystko może być zwierzęciem domowym, jak to swoisz, nie? Ale zobacz, ile ma energetyków z tyłu. Tak, no to na pewno nie dzięki nim. Ej, ale kiedyś mama na obrotach cały czas mi się pokazywała. A teraz się nie teraz pokazuje, przestała nie? się widać. Pokazywać. O! Tak, ale nie przestanie bawić. Dajcie coś w komentarzu, czy mama na obrotach wam się pokazuje, bo kiedyś non stop, teraz w ogóle. O nie, on kogoś na ręce, zobacz, bo się boi schodu. Ojeju, jaki chłodziak. Ojo! Ale nasze psy też nie wchodzą na schody. Tak, boją się, w sensie no. ruchomych. No. Oho, to się źle skończy. Coś pięknego. Nie, śmiesznie to wygląda. Ale dobry znajomy chłopaka ma nas w ogóle. Zróżnicowani mega. W sensie, wiesz, raz masz rapera, raz masz tiktokera, raz masz youtubera. Zarąbiste. Ale ma opóźnienie, zauważyłeś? Ja się skupiłem tu na komentarzach i opisie. Tak właśnie sprzątam hatencję. No to sprzątaj, a nie się opier... Nawet nie wiem, czy ze względu na to tego nie polubiłem. Aha, na pewno. Ty zawsze musisz znaleźć jakieś takie wymówkę, dlaczego polubiłeś. No bo zazwyczaj tak jest. To nie jest tak, że ja patrzę na te kobiety. Tak. Ja patrzę tylko na ciebie, myszko. One są po prostu polubione przy okazji. Powinno być tak, że jak pojawi się jakiś TikTok z inną dziewczyną, powinien się od razu na mnie patrzeć. Dobrze, tak będzie. Krycha, czy to ty? Dziewczyny, wsiadajcie! No TikTok z dziewczyną. Najpierw jedzenie dajcie! A czemu zda... Co? No patrz na ciebie! Nie! No jak? Jest tam, potem tam i dopiero potem na mnie po jakichś... No bo... 10 sekundach! No bo chciałem się upewnić, czy nic nie ma złego, żeby tak. ciebie nie zraziło to do życia, tak? O, na przykład to by cię zraziło do życia, dlatego profilaka. To jest trend, który mogę nagrać. Nawet nie wiem, czy nie polubiłem tego, żeby to nagrać, ale nigdy do tego nie doszło, niestety. Winny minister po 3 miesiącach w Polsce! Piękne! A to jest taki vibe musicali, nie? A był ostatnio taki trend, że dużo osób robiło z powrotem właśnie takie rzeczy. Aha, to jest fajne. Ja to no. za to polubiłem musicali, potem się spieprzyła trochę ta platforma. Siedzę se, tutaj w bagażniku. Jakie to jest stare. Samochód. Jak no bo ej, ja w ogóle kiedyś rzucę zapowiedź odcinku na TikToka. To się nazywa kompromis. Pamiętasz Range Rovera wtedy się. No powiem tak, tutaj jest dużo ciaśniej. No. I na chwilę ty zamknęłam w bagażniku Mercedesie, tak. no. O ja pierdziele, co tu się dzieje? Czemu ja w ogóle mam swoje rzeczy polubione? Pamiętasz go? Tutaj pamiętam, jak Julek siedział się z niego tak śmiał. Ja też się z niego siedziałem i śmiałem. Ale oni siedzieli razem i po prostu nie mogli wytrzymać. No debil, no spójrz na to. No po prostu głupek, no. Ale to jest taki słodki głupek. O nie, coś kliknąłem. Dobra widzowie, to dobry znak, by zakończyć ten odcinek. Następnym razem przyglądamy Oli TikToka. Wy za to zejdźcie lajka zostawić. Pa, pa, cześć. Dowidzimy się za 2 dni.